Witam serdecznie wszystkich na webinarze pod tytułem Wykryj fraud 100 milisekund. Ja nazywam się Marcin Konopka i jestem osobą odpowiedzialną za kontakty handlowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić tak naprawdę na wytłumaczeniu Państwu, co iOvation jest w stanie zrobić w tak krótkim czasie, jak działa sama technologia oraz jakie korzyści oczywiście mogą Państwo odnieść z wykorzystywania podobnych rozwiązań. Jeśli chodzi o jakiekolwiek pytania, proszę śmiało je zadawać na czacie. Czas na tego spotkania będzie wynosił około 30 minut, także jeśli Państwo mają więcej pytań, a nie będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, oczywiście zwrócę do Państwa z odpowiedzią na maila. Sam webinar, dla przypomnienia, jest nagrywany, także również będzie możliwość wykorzystania nagrania w czasie późniejszym. Żeby nie przedłużać, przejdziemy do samej prezentacji. Więc na sam początek dla zobrazowania kilka przykładów, które wykorzystują podobny okres czasu co do naszego tytułowego 100 milisekund. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę 350 milisekund, jest to czas potrzebny przeciętnej osobie na mrugnięcie okiem. Jeśli przejdziemy do 200 milisekund, tyle mniej więcej potrzebuje nasz mózg, aby zinterpretować mimikę twarzy drugiej osoby. I przechodzimy do tytułowego 100 milisekund. Nie jest to jeszcze nasze rozwiązanie iOvation, natomiast jest to nowe Ferrari FXX oraz czas potrzebny takiej maszynie na zmianę biegów. Natomiast jeśli zostaniemy przy tej samej wartości i przejdziemy do samej technologii, iOvation jest w stanie zrobić kilka bardzo ciekawych rzeczy właśnie w tak krótkim czasie. Zazwyczaj sam stoper wyłączamy w momencie, kiedy dochodzi do interakcji urządzenia z Państwa stroną internetową bądź aplikacją mobilną. I co się wtedy dzieje? Po pierwsze, jesteśmy w stanie wyekstraktować atrybuty danego urządzenia oraz przesłać informacje o nich do iOvation. Po drugie, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kiedykolwiek dane urządzenie było widziane w naszej sieci, bazując na reputacji. Oprócz tego wykazujemy, czy dane urządzenie wykorzystuje jakiekolwiek techniki maskujące. Istnieje ryzyko związane z geolokalizacją, bądź ryzyko związane z samym urządzeniem, jak na przykład nieautoryzowane modyfikacje typu jailbreaking albo routing urządzenia. Oprócz tego wskazujemy, czy dane urządzenie jest powiązane ze znanym fraudem oraz czy dane urządzenie jest powiązane z innymi urządzeniami bądź kontami, które były zidentyfikowane jako użyte do oszustwa bądź wymuszenia. Całość dzieje się w mniej niż 100 milisekund i na sam koniec dostają Państwo werdykt, czy daną transakcję pochodzącą z konkretnego urządzenia należy autoryzować, odrzucić bądź zweryfikować. Więc jak działa sama technologia? Sam werdykt składa się tak naprawdę z weryfikacji kilku czynników. Identyfikacja, ryzyko, historia oraz powiązania. Ja o każdym z tych czynników postaram się opowiedzieć troszkę bardziej szczegółowo, a na sam koniec pokażę żywy przykład, jak wygląda sama filozofia oraz logika znajdująca się za naszym rozwiązaniem. Więc przejdziemy teraz do samej identyfikacji. Jak Państwu wspominałem, iOvation jest w stanie tak naprawdę zidentyfikować wszystkie urządzenia, które łączą się z Państwa usługami za pomocą internetu. I nieważne, czy w tym momencie mówimy o telefonie komórkowym, laptopie bądź lodówce, która posiada funkcję smart. Samo rozwiązanie jest bezproblemowe dla użytkownika końcowego, co przekłada się na bardzo dobry user experience. A wynika to z faktu, że wszelkie czeki bądź weryfikacje dzieją się w tle, a sam użytkownik końcowy nie jest tego świadom. Dodatkowo z racji tego, że urządzenia, z których korzystamy, występują praktycznie w każdych sektorach usług, nasze rozwiązanie również się wpasowuje praktycznie w każdą gałąź przemysłu, począwszy od banków, fintechów, ubezpieczeń itd. Co jest bardzo ważne w kontekście RODO, nie wymagamy bezpośrednich informacji personalnych.
Więc nie procesujemy danych typu e-maile, adresy, numery telefonów, imiona i nazwiska itd. Wynika to również z faktu, że bardzo duża ilość fraudów przeprowadzanych w ostatnim czasie bazuje na fałszywej tożsamości lub na tożsamości, która została skradziona w wyniku ataku hakerskiego. Więc rozwiązania, które bazują na informacjach personalnych, nie będą miały w tym momencie zastosowania. Sama technologia jest wielowarstwowa i bada dane urządzenie pod kilkoma kątami. Ja postaram się przybliżyć to w późniejszej części prezentacji. Lecz na moment, jeśli wrócimy do samej identyfikacji, bazując na samej reputacji, iOvation jest w stanie zidentyfikować ponad 5 miliardów urządzeń. Tyle właśnie urządzeń zidentyfikowaliśmy od czasu powstania samej firmy. Także uważam, że to jest bardzo pokaźny zasób wiedzy, jeśli chodzi o same urządzenia. Przejdziemy teraz do kolejnego czynnika, którym jest ryzyko. Jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko związane z urządzeniem, również sprawdzamy to pod kilkoma kątami. Po pierwsze, kontekst. Czy dana lokalizacja jest potencjalnie dla Państwa ryzykowna? I w momencie, kiedy mówimy ryzykowna, rozumiemy taka lokalizacja, gdzie na przykład nie mają Państwo podstaw prawnych, żeby robić biznes, bądź zaobserwowali Państwo bardzo dużą ilość fraudów pochodzących z konkretnego regionu. Wszystko dodatkowo jest sprawdzane pod kątem rozbieżności, jeśli chodzi o geolokalizację i IP. Bazując na przykładzie, załóżmy, że iPhone widnieje jako zalogowany w Warszawie, jednak po weryfikacji przeprowadzonej przez iOvation wychodzi na to, że urządzenie jest zlokalizowane na przykład na terenie Moskwy. Oprócz tego weryfikujemy również zachowanie samego urządzenia, jak na przykład, czy dane urządzenie jest nowe w naszej sieci, więc potencjalnie może nieść ze sobą większe ryzyko, ponieważ nigdy nie mieliśmy okazji sprawdzania tego konkretnego urządzenia. Oprócz tego sprawdzamy, czy dane urządzenie loguje bardzo duże ilości aplikacji lub wypełnia formularze znajdujące się na Państwa stronach w bardzo szybki sposób. Wtedy jesteśmy w stanie poinformować Państwa, czy mamy do czynienia z botem, skryptem bądź osobą fizyczną. A na sam koniec sprawdzamy również, czy dane urządzenie próbuje się maskować przy użyciu na przykład emulatorów, VPN-ów bądź przeglądarek typu Tor. Dodatkowo wszystko jest wspierane przez sprawdzanie charakterystyki danego urządzenia, jak na przykład, czy atrybuty konkretnego urządzenia są zgodne, czy występują jakiekolwiek anomalie. Jeśli wrócimy na chwilę do samego przykładu iPhone'a, załóżmy właśnie, że to konkretne urządzenie podaje się z iPhone'a, jednak po weryfikacji wychodzi, że mamy do czynienia z laptopem, który wykorzystuje na przykład system Windows. Wszystko dodatkowo jest komplementowane przez technologię machine learning, która ma na celu wykazywanie, czy istnieją jakieś bardzo subtelne schematy związane z fraudem oraz ryzykiem. Kolejnym czynnikiem, który jest brany pod uwagę i który jest tak naprawdę unikatowy dla samego iOvation, to sama historia związana z fraudami oraz dowodami, które posiadamy na to. Więc dla samego zobrazowania iOvation stworzyło globalną platformę, która zrzesza społeczność, na ten moment to będzie ponad 4000 osób, które na co dzień walczą z fraudem. I te osoby w momencie, kiedy zidentyfikują oszustwo, nadużycie, fraud, wymuszenie itd., mogą logować na tej platformie dowody oraz informacje z tym związane. Dzięki temu powstaje taka sieć wymiany informacji na poziomie globalnym. Także jest to ogromny wyróżnik, jeśli chodzi o producenta. Wszelkie informacje są przedstawiane w bardzo granularny sposób. Na przykład jesteśmy w stanie wyróżnić ponad 45 rodzajów oszustw, nadużyć bądź wykroczeń. I są to takie rzeczy jak na przykład manipulacja danymi, kradzież tożsamości, nieprawidłowy chargeback, fałszowanie tożsamości, wyłudzenie pożyczek itd. I jeśli weźmiemy pod uwagę samą objętość tego wszystkiego,
to ta globalna społeczność 4000 osób od początku istnienia firmy iOvation zalogowała ponad 55 milionów raportów oraz dowodów dotyczących konkretnych fraudów. Także ponownie bardzo duży zasób wiedzy, jeśli chodzi o informacje związane z tym zjawiskiem. Jesteśmy również w stanie wykazać nie tylko, czy dane urządzenie bądź konto jest powiązane z oszustwem, ale określamy konkretny rodzaj fraudu, a także udostępniamy Państwu bardzo granularny raport pomocniczy, który ma na celu wykazać, dlaczego uważamy, że na przykład transakcja pochodząca z konkretnego urządzenia powinna zostać zablokowana bądź dodatkowo zweryfikowana przez analityka. Kolejna rzecz, która jest właśnie poniekąd powiązana z historią, to możliwość tworzenia sieci powiązań, zarówno jeśli chodzi o konta oraz urządzenia. I najlepiej będzie, jak to wytłumaczę po prostu na konkretnym przykładzie. Więc załóżmy, że użytkownik tworzy internetowe konto w banku przy pomocy urządzenia mobilnego, jak na przykład komórka. Następnie loguje się do tego konta za pomocą laptopa oraz komputera stacjonarnego znajdującego się na przykład u niego w domu. W tym momencie tworzy nam taka się inicjalna sieć powiązań, ponieważ jesteśmy w stanie wykazać, że te trzy urządzenia są bezpośrednio powiązane z tym konkretnym kontem oraz pośrednio te trzy urządzenia są również powiązane ze sobą, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, korzystają z tego samego konta. Jeśli spojrzymy na to pod kątem fraudu, załóżmy, że jeden z tych komputerów zaczyna logować bardzo duże ilości aplikacji o pożyczkę. Pytanie, czy na przykład to urządzenie wykorzystuje te same tożsamości, czy też bazuje na kilku tożsamościach. Pytanie, jakie powinien zadać sobie bank w tym momencie, to czy mamy do czynienia z próbą wyłudzenia kredytu, bądź czy to jest może komputer publiczny. Ale jeśli pójdziemy krok dalej i założymy, że to konkretne urządzenie zaczyna logować również bardzo duże ilości aplikacji o pożyczkę, wykorzystując różne tożsamości, prędzej czy później to urządzenie zostanie oflagowane jako związane z fraudem. W tym momencie, bazując na tej informacji, mogą Państwo zadecydować, że wszelkie transakcje pochodzące z tego konkretnego urządzenia zostaną zablokowane. W tym momencie, jeśli oszust nie jest w stanie wykorzystywać swojego urządzenia pierwotnego, najczęściej po prostu zmieni urządzenie. Ale dzięki temu inicjalnemu powiązaniu i możliwości wykazania, że te dwa urządzenia były powiązane ze sobą w sposób pośredni, mogą Państwo zadecydować, że transakcje pochodzące z tego urządzenia również zostaną zablokowane. Jest to bardzo potężne narzędzie, jeśli chodzi o walkę z fraudem w skali globalnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki, o których wspominałem, dostają Państwo dostęp do bardzo dużego centrum inteligencji, które bazuje zarówno na informacjach o reputacji urządzeń oraz dowodach, które zostały zalogowane przez naszych subskrybentów, ale dodatkowo są Państwo również w stanie badać konkretne urządzenia, bazując na ryzyku z tym związanym. I co to Państwu daje? Daje to Państwu oczywiście decyzyjność, jeśli chodzi o procesy związane z ryzykiem, oraz jak Państwo się zachowają, jeśli chodzi o konkretne wydarzenie związane z konkretnym urządzeniem. Na ten moment chciałbym na chwilę odejść od PowerPointa oraz slajdów, które przygotowałem i pokazać Państwu przykład, jak działa sam produkt i jaka logika jest za tym schowana. Nie będzie to demo naszego produktu oraz podgląd pod interfejs lub platformę, którą udostępniamy. Będzie to tylko i wyłącznie przykład, aby pokazać Państwu, jak to wszystko funkcjonuje. Dobrze, więc załóżmy, że jestem użytkownikiem i chcę stworzyć internetowe konto w banku. Więc naciskam aplikuję konto. W momencie, kiedy to zrobiłem oraz wypełniam sam formularz, tak naprawdę iOvation już przygotowało werdykt dla Państwa. W momencie, kiedy ten użytkownik naciśnie aplikuje konto, my zwracamy Państwu werdykt, co powinno się wydarzyć.
Jak Państwo widzą, dostaliśmy informację zwrotną, która zawiera troszkę informacji. Sam produkt jest dużo bardziej rozbudowany oraz zawiera bardziej granularne informacje, a to jest tylko i wyłącznie w celach poglądowych. Więc przejdźmy do samego werdyktu. Jak Państwo widzą, mamy informację, że dana transakcja powinna zostać odrzucona oraz jest waga do niej przypisana. Waga to jest suma reguł, które jesteśmy w stanie budować na podstawie naszego silnika reguł biznesowych. O tym za chwilkę. Ale jak Państwo widzą, przejdziemy przez to po kolei. Więc po pierwsze, moje urządzenie zostało zidentyfikowane oraz nadano mu konkretny ID, który jest dla niego unikatowy, w celu rozpoznania tego urządzenia w późniejszym terminie pod kątem reputacji. Oprócz tego mamy podstawowe informacje co do samego urządzenia, jak na przykład przeglądarka, strefa czasowa, język, jakim się posługuje oraz sam model urządzenia oraz rozdzielczość. Dodatkowo mamy informacje, czy to jest po raz pierwszy raz, kiedy widzimy te konkretne urządzenie, a także troszkę informacji związanych na przykład z tym, o czym wcześniej wspomniałem pod kątem ryzyka, informacje dotyczące na przykład kontekstu oraz geolokalizacji. Jak Państwo widzą, IP, którym ja się posłużyłem dla tego konkretnego przykładu, jest inne niż moje prawdziwe IP. Oprócz tego mamy rekomendacje od machine learning oraz kilka reguł biznesowych, które uruchomiliśmy dla samego pokazu. Więc jak Państwo widzą, po pierwsze, mamy rozbieżność, jeśli chodzi o samo IP. Po drugie, istnieją już zalogowane dowody, że to konkretne urządzenie było zamieszane w próbę wymuszenia pożyczki w tym samym banku, więc mamy dostęp do wiedzy historycznej. Oprócz tego jest również, lub znajdują się również dowody, które wskazują na to, że to konkretne urządzenie było również zamieszane we fraud związany z handlem detalicznym. I na sam koniec mamy rekomendację machine learning. Także tak wygląda sama filozofia produktu, którym się posługujemy. I tak jak wspominałem, nie jest to demo oraz interfejs naszego produktu, który jest dużo, dużo bardziej rozbudowany. No, na ten moment przejdźmy do tak naprawdę krótkiego podsumowania tego, o czym mówiłem. I chciałbym zacząć tak naprawdę od zalet iOvation. Więc po pierwsze są w stanie Państwo minimalizować straty poprzez zapobieganie fraudom w czasie rzeczywistym przy użyciu zarówno reputacji oraz możliwości skanowania zachowania konkretnego urządzenia. Co jest jeszcze bardzo ważne przy kontekście procesowania danych? Nie wykorzystujemy żadnych bezpośrednich informacji personalnych. Oprócz tego są w stanie Państwo ograniczyć koszta. Abstrahując od bardzo dużego procentu fraudów, które jesteśmy w stanie wykryć, dostają Państwo dostęp do globalnej platformy iOvation, gdzie na przykład mają Państwo możliwość tworzenia bardzo szczegółowych raportów. To bardzo pomaga przy samych pracach analitycznych. A dodatkowo wszelkie informacje, jakie my Państwu udostępniamy, mogą Państwo w bardzo łatwy sposób zafidować do swoich innych narzędzi przy pomocy prostego API, które udostępniamy oczywiście. Trzecią bardzo ważną zaletą jest fakt, że jesteśmy w stanie polepszyć obsługę klienta. Po pierwsze, ograniczamy w bardzo dużym stopniu false positives, czyli momenty, gdzie dobry klient jest poddawany dodatkowej weryfikacji lub jego transakcje są blokowane. A dodatkowo, tak jak wcześniej wspominałem, proces jest tak szybki oraz dodatkowo jest skonstruowany, że działa w tle, więc użytkownik końcowy samej aplikacji nie jest świadomy, że jest weryfikowany pod kątem ryzyka lub fraudu. Prawie na sam koniec slajd, który tak naprawdę powinien pokazać na początku, jednak wolałem skupić się na samej technologii. Slajd sam sobie jest bardzo prosty w przekazie, jednak ja bym chciał się skupić na dwóch konkretnych rzeczach. Po pierwsze, posiadamy utrzymanie klientów na poziomie 97%, co moim zdaniem jest bardzo dobrym wyznacznikiem, jeśli chodzi o jakość naszych usług
oraz zadowolenie istniejących klientów. Drugą rzeczą, którą chciałbym podkreślić, to fakt, o którym już wspominałem. Dostają Państwo bardzo duży zasób informacji w postaci 5 miliardów zidentyfikowanych urządzeń oraz ponad 55 milionów zalogowanych raportów fraud. I jak Państwo widzą, samo rozwiązanie jest bardzo uniwersalne, jeśli chodzi o zastosowanie. Mamy do zarówno klientów pochodzących z rynku publicznego, gier hazardowych, banki, telekomunikacje, ubezpieczenia, agregatorzy i tak dalej. Także znajdziemy zastosowanie wszędzie tam, gdzie stosuje na przykład Państwo usługi online. To tyle, jeśli chodzi o same slajdy. W tym momencie przejdziemy do pytań, jakie pojawiły się na czacie. Mamy jeszcze na szczęście parę minut, a ja w międzyczasie postaram się wyświetlić również swoje dane kontaktowe, gdyby chcieli Państwo porozmawiać troszkę bardziej szczegółowo na temat, jakie rozwiązania dostarczamy. Więc przejdziemy na ten moment do samych pytań. Jedno pytanie, jakie pojawiło się na czacie, brzmi, jak przekłada się nasza obecność fizyczna na konkretnym rynku na efektywność samego produktu? Więc jeśli chodzi o samą obecność fizyczną, nasze główne biuro znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Portland, Oregon. Natomiast jeśli chodzi o Europę, oczywiście będzie to Londyn, Anglia. Jednak co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o samo rozwiązanie iVation, to tak naprawdę jesteśmy w stanie obserwować praktycznie każde urządzenie, ponieważ część naszego rozwiązania opiera się o IP oraz geolokalizację. Dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować ruch pochodzący z krajów, gdzie do tej pory na przykład nie robiliśmy biznesu. Także mam nadzieję, że to akurat wyjaśniło tą kwestię. Mamy jeszcze drugie pytanie. Czy posiadamy jakąkolwiek roadmapę odnośnie samych produktów oraz czy w przyszłości zamierzamy wykorzystywać dane personalne? Więc jedną z rzeczy, o których Państwu nie wspomniałem, to fakt, że niedawno połączyliśmy się z bardzo dużym biurem informacji TransUnion. Więc obecnie pracujemy nad tym, aby nasze rozwiązanie, które skupia się tylko i wyłącznie na urządzeniach oraz rozwiązania dostarczane przez TransUnion, które bazują na informacjach personalnych, zostały zintegrowane i dzięki temu będziemy w stanie Państwu dostarczyć kompletne rozwiązanie, które będzie się składało się na weryfikację cyfrowej tożsamości. Niestety dostałem informację, że już powoli musimy niestety kończyć, także gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania, postaram się z Państwem skontaktować drogą mailową. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym webinarze bądź na wydarzeniu fizycznym. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.